spełniłyśmy nasz plan. Nasz plan to było dostać się bezpośrednio do półfinału, który jest w piątek. Bardzo dobry środek dystansu, końcówka też bardzo dobra w naszym wykonaniu. Mała poprawa na starcie. I będzie jeszcze lepiej. To jest ważne, żeby opuszczać te biegi, których nie trzeba płynąć? Oczywiście, że tak, ponieważ oszczędzamy dzięki temu energię i po prostu mamy więcej siły. A jak się Martyna podoba na igrzyskach? Bardzo fajnie, czuć tutaj taką mega przyjazną atmosferę. Gdzieś tam nawet z rywalkami do siebie się uśmiechamy, gdzieś tam życzymy sobie powodzenia, to jest bardzo takie miłe i gdzieś tam powoduje takie właśnie fajne wsparcie, że mimo rywalizacji gdzieś na lądzie potrafimy być życzliwym dla siebie. Już nauczyłyśmy się gdzieś tam uciekać od tej takiej atmosfery stresowej, gdzieś tam trochę same przebywamy, jeśli tego potrzebujemy, bo gdzieś od nas taka energia, myślę, bije pozytywna, nie? Jesteśmy dobrze nastawione. Każdy bieg jest inny teraz, no tak naprawdę, tak jak tutaj Państwo nas pytają, czy gdzieś ten bieg był na tyle mocny, żeby się tylko dostać, czy chciałyśmy tak popłynąć, no myślę, że każda reprezentacja inaczej do tego biegu może podejść, więc nie ma co rozdawać medali czy miejsc przed tym finałem. My tutaj przyjechałyśmy i bardzo dobrze nam się tutaj pływało. Wczoraj te treningi, dzisiaj tak samo. Gdzieś tam lubimy taką tą wodę, gdzie jest trochę chłodniej, bo my teraz byliśmy na zgrupowaniu w Mediolanie, woda była bardzo ciepła. Ta woda tutaj jest trochę chłodniejsza, ogólnie jest tutaj troszkę chłodniej niż w tym Mediolanie, więc to nam bardzo sprzyja.